Witamy Państwa. Kolejny materiał. Wyszczególnienie, uzupełnienie wszystkich tych kwestii niebocentryzmu historycznego, strategicznego. Chcemy to powiedzieć krótko. No i jak się uda, krótko, zobaczymy. Chcemy wyszczególnić te elementy, na które może Państwo mieli pytania, ale my, robiąc ten film, wiele rzeczy w ciągu tych 2 lat się znalazło. Znalazły się pewne odpowiedzi. Nie było wtedy odpowiedzi i myśmy to zostawili. Jak nie ma na razie odpowiedzi, to będzie z czasem. No minęło 2 lata. No i czyli prawie minęło, bo w maju będzie. Ale odpowiedzi są i chcemy Państwu przedstawić to, co nastąpiło w jakim okresie czasu. Chodzi o okres czasu, kiedy wychodzimy z podziemnych ukryć, co zastajemy i co robimy dalej. O, tak to możemy nazwać. No i teraz, co robimy dalej, skąd wychodzimy, najciekawsze, mniej więcej skąd wychodzimy. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj różne poglądy krążą, ale na to jest tak zwany papier, czyli blacha. I dlatego chcemy Państwu powiedzieć, ale to wszystko, dowody są poszlakowe. Słuchajcie, to nie to, że za rękę złapał i tak dalej. Bo za rękę można złodzieja złapać, ale złodziej powie, to nie moja ręka. Ale to się, my to korygujemy wszystko tutaj. No a my nie możemy ufać oficjalnym informacjom. No to właśnie to jest ten złodziej, którego się łapie za rękę. No ale właśnie. Dobra, niech on sobie tam będzie, on tam będzie funkcjonował do końca tego systemu, ale dobra, my sobie tu poradzimy. Słuchajcie, to są nasza wersja, żeby się ktoś nie pomylił, nasza wersja widzimy, jesteśmy przekonani, że to tak było i nawet nie dla picu, za przeproszeniem, jest pokazany właśnie ten krajobraz, który widzicie. Ten krajobraz, on nie jest przypadkowy. Oj nie. Oj nie, ale my nie możemy tego od razu powiedzieć, co to za pejzaż i skąd się to... To jest fragment pewnego bardzo znanego teledysku do jednej reklamy. Ale dobra. Słuchajcie. Czas wyjścia z ukryć, co robimy i w sumie mieliśmy dojechać do drugiego ataku kataklicznego buntowników. Buntowni. Buntownicy też osoba, nie, to jest buntownia. Ono. Ale dobra. Wychodzimy. Co zostajemy? Zostajemy słońce, księżyc zasłonięty pałac tą germanową zasłoną. Gwiazdy. Gwiazdy, tak. Widzimy właśnie ta zasłona, widzimy gwiazdy. Dzień i noc. Dzień i noc. No wszystkie te skutki teraz tego po prostu ataku pierwszego. Mało tego, zaczynają się problemy z tlenem. Przystosowaniu do warunków. To nie jest tak od razu Kraków zbudowano. Mamy też to, czego wcześniej nie było. Morza i oceany i cofający się lądolud. Bardzo leniwie cofający się, który pozostawia po sobie też morza i oceany, które powoli spływają do tak zwanych niecek oceanicznych. Czy to są niecki? Mówiliśmy o tym. Co to było? Co to jest? Potężne wykopy kopalni odkrywkowych. Tak jest. Pojawiło się, nie ma łączników światłowodowych. Przede wszystkim, tak. Tak, to jest gwóźdź programu. Ten płyn z tych łączników to są właśnie te spływające morza, jak to dzisiaj geolodzy mówią, że to morze się cofało. Tak, tak. No to fajne, to jest określenie, że morze się cofało. No dobra. To jest właśnie morze, które się cofało ono się nie cofało, ono po prostu było dociskiem kierowane w najniższe punkty i tak powstały oceany. O, tak. Jeśli oglądaliście ten film, w jednym z tych filmów o tym płynie technologicznym, o którym mówiliśmy, to mamy ślady cofających się właśnie tych słonych wód, czyli tego płynu technologicznego z drzew łączników. Mamy ślady właśnie w postaci soli. Mamy pustynie słone, mamy jeziora, pokłady soli w górach, na przykład w Pakistanie. Notabene się wydobywa w Pakistanie, słuchajcie, sól, a nazywa się ją, sprzedaje jako himalajską. Oczywiście, daleko nie... No dobra, Pakistan to też żeśmy dojechali, znaczy prawie, żeśmy jeszcze dojedziemy, ale mamy Pakistan. Dobrze, sól, ale słuchajcie, słynna Wieliczka, bardzo dobrze. To co to jest? No a tam w Europie Środkowej nie dość, że bardzo długo był lądolód, to jeszcze później długo były cofające się słone wody, więc stąd mamy pokłady właśnie tej soli. Tak jest. Mamy, ale do tego mało tego jeszcze mamy na przykład Morze Kaspijskie. Morze. To jest jezioro, miejsce tego, ale słone. Tak, a mamy w ogóle w świecie bardzo dużo słonych jezior. Tak jest. Całe wnętrze jest praktycznie umiejscowienia bardzo dużo tych słonych jezior górskich, słonych pustyń i tak dalej. I dużo innych miejsc. Mamy też polodowcowe jeziora, prawda? Tak. Więc, a niekoniecznie słone, ale są polodowcowe jeziora. Także ślady cofającego się lądolodu, a później cofających się słonych wód z tego płynu technologicznego mamy praktycznie wszędzie. No i co jeszcze mamy? Mamy mnóstwo piasku, bo teraz gdzie byście nie kopali, to zawsze gdzieś tam traficie na ten pokłady piachu, tak? Dobrze tak mówię? Jest, oczywiście. Dlatego są takie kopalnie właśnie odkrywkowe, niewielkie, ale są i dla potrzeb budownictwa to są takie pokłady dość grube nawet tego piachu, po kilkanaście metrów albo jeszcze więcej i w ten sposób się dla potrzeb budownictwa się dostarcza różny tłuczeń i właśnie i piach. Pamiętajmy, że piach to jest krzem z grubsza i to była konstrukcja, materiał, z którego były zrobione łączniki. Tak, one zostały ścięte mrozem i rozpryśnięte. I teraz, gdzie myśmy wyszli tak naprawdę? No właśnie, i to jest najciekawsze. No to jak myślicie? Dobra, mamy hulają, wychodzimy z podziemnych ukryć, zaczyna się pora roku i tak dalej, dzień, noc, to już my mówili. No i słuchajcie, no to wyobraźcie sobie, z których miejsc można wyjść, żeby coś odmarzło. Przecież to była epoka. Gdzie właśnie najpierw odmarzało według nas? Przede wszystkim tam w okolicach Równika. To jest najważniejsze. Powiem wam ciekawostkę, że na przykład w Ugandzie jest temperatura taka rewelacyjna. Od 23 do maksymalnie 29 przez cały rok. Tu nie ma pojęcia zimy. 23, no może 23 to jest ta zima, nie powiedzmy tak. Ale to jest Równik, Kampala, stolica Ugandy. No to mamy w ten sposób. Czyli w okolicach Równiku, bo to najszybciej rozmarzało wszystko. Grunt rozmarzał, bo pamiętajmy, że walnęło w ziemię minus 200 stopni. I walnęło po prostu ciekłym azotem, który ma właśnie minus 200 stopni. No prawie, jest... że no. Proszę? No prawie. A czyli on ma minus 200, ale ponieważ się zderzył z ciepłym, no to mu spadło do minus 174, 175. Tak to na Syberii badano po prostu te zamarznięte mamuty. No ale dobra, walnęło tyle, a więc słońce, produkt buntowniczy, rozmrażał pierw na Równiku, a reszta była zamrożona. Gdzie jeszcze na Równiku? Tutaj żeśmy pokazali Afrykę. Teraz tak, dlaczego na Równiku? Dlaczego Równik przechodzi przez dwa kontynenty? Tylko dwa, ale byliśmy na wszystkich. No, ciekawostka. Przez dwa. Bo co? Atlantyk, równik wali, po prostu równik przechodzi przez Atlantyk, ale przecież tam co będzie rozmrażał? Tak wodę, samo mamy... Wodę musiał rozmrażać. Wodę, no powiedzmy, że no, tak, rzeczywiście, no tam pytanie, jak długo żeśmy siedzieli w tych... Ale dobra, wodę... Z tego co wiemy, przepraszam, że Ci przerywam, to chodziło się po zamarzniętej wodzie też. I na przykład Azjaci przeszli do Ameryk przez cieśninę, którą cieśninę? Beringa. Zamarznięte. Przepraszam, ja już się jestem zmęczona, więc za ewentualne gapy bardzo przepraszam. Więc oni sobie przeszli i później byli tymi, stali się Indianami, rdzenną ludnością. Zaraz będziemy mówić, skąd się wzięły rasy i narodowości. To jest też bardzo ciekawy temat, bo przy poprzednich 2 lata temu odcinkach to mówiliśmy, że o tej tak zwanej hordzie. Ale ostatnio żeśmy powiedzieli, że nie było ras i nie było narodowości. A tu co? Nagle się pojawiły, tak? Nagle. To nie nagle, ale dobra. Teraz tak, mamy Atlantyk. Równik jest w Atlantyku, co on będzie rozmrażał. Mamy Amerykę Południową. Ocean Indyjski, równik, przechodzi przez Ocean Indyjski. Przechodzili tam przez te drobne wysepki. Tutaj około Jawy, Sumatry, tak, popatrzycie na równik. W okolicach Australii, nie? Tak, na północ od Australii, nie sięgając Australii. I równik też przechodzi przez Pacyfik, ocean spokojny, zwany Pacyfikiem. A więc w ten sposób, jeżeli można było rozmrażać, to ewentualnie wodę, no ale myśmy tam przecież w wodzie nie siedzieli, bo nam po prostu Atta wiedział, że po prostu to będzie, te tereny będą zalane. My też wiedzieliśmy o tym, dlatego ukrycia były na terenie podniesionym, dlatego właśnie mamy lądy. No bo słuchajcie, takie oceany to 4-5 km głębokości. To były nie byle jakie wykopy. Jeżeli chodzi o takie kopalnie odkrywkowe, które były sprzed ataku kataklizmu tego pierwszego. No to teraz, a więc tutaj, czyli mamy 2 miejsca, stąd był wyjście z podziemnych ukryć i one były według nas tutaj najbardziej właśnie tak ukryte w miejscach, które będą najszybciej roztapiane. I stamtąd wychodziliśmy powoli. A więc mamy Amerykę Południową. Tutaj zahaczamy o Kordyliery, góry w Ameryce Południowej, a tutaj chodzi przez całą Afrykę, znaczy nie południkowo, tylko równik. Tam w okolicach mamy Ugandę dzisiejszą, a więc te tereny pierwsze się rozmrażają i my stamtąd wychodzimy. No i pytanie, co my robimy, gdzie wychodzimy? Dobra, teraz... No na pewno zakładamy tam swoje osady, to też. Na pewno zakładamy i budujemy. Proszę, kontynuuj. Tak, swoje osady zaczynamy funkcjonować, żyć. Mamy tutaj Amerykę Południową? Mamy, chyba tu? No, znacznie dalej. No dobrze, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć. Słuchajcie, Ameryka Południowa, tutaj mamy całe góry, te właśnie te Andy. To widzimy po lewej stronie, jeszcze bardziej po lewej stronie to mamy Pacyfik. I tutaj jak wędrujemy, a czyli też zakładamy osady i wędrujemy na południe do równika, od równika na południe, w stronę Argentyny dzisiejszej, a na północ wędrujemy przez przesmyk panamski, takie zwężenie, tutaj zresztą chyba widać, tak widać, no i do Ameryki, do tak zwanej dzisiejszej Ameryki Północnej. A powiedz, gdzie przecina równik, jakie państwa są? Ekwador. Ekwador i jeszcze zahacza o Peru, czy nie? O co? O Peru? Też kawałek Peru. Kawałek Peru, bo tam jest nasze słynne Machu Picchu. Tak jest. Właśnie. No i Brazylia. No i Brazylia. Dobrze. To teraz może chyba cofnie do tej Afryki, bo my chyba teraz zaczniemy od tej Afryki. Tak. No widzicie, ile tych map jest. Tego, słuchajcie, materiał jest do obróbki przez Państwa. Całkiem. Plus te filmy, które zalinkujemy. Czyli to nie jest taki film, że my to powiedzieliśmy film, no i to jest jeszcze praca osobista, bardzo czasochłonna dla tych, którzy chcą. Będzie bardzo dużo linków pod. I co? Zakładamy swoje osady w Afryce, bo musimy troszkę przyspieszyć. Zakładamy swoje osady. Przyspieszyć. Dobrze. Zakładamy swoje osady i co budujemy? Słuchajcie, ten starożytny Egipt, Kair, te tereny. To wszystko oczywiście bogate w roślinność. Nie ma bogate w roślinność w późniejszym czasie. Wybiegłam naprzód. Początkowo wszędzie tak naprawdę to jest kupa piachu. Zanim cokolwiek zaczyna rosnąć, zanim zaczyna się tworzyć ta ziemia, czarnoziem, to też to wymaga czasu. To muszą mijać pory roku. Więc lata mijają. Nie budujemy przez to właśnie z drzewa. Nie budujemy z drzewa wtedy. Budujemy z takiego materiału, z takiego budulca, jaki mamy. Ale dysponujemy również darami od Atta. Mamy aktywne cząsteczki w dalszym ciągu i budujemy w skale. Budujemy w skale, w kamieniu. Nawet produkujemy jakiś pierwszy prototyp cegły, czyli bloki skalne, tak jak w tych fortach zalanych jeziorem Nasera. Właśnie o tym chciałem mówić. No to jest ten moment. Tak, właśnie chciałem o tych, właśnie, bo my wędrujemy, tutaj z Afryki, to jest egzodus z Afryki, my wędrujemy na północ. Dlaczego czyli na północ i na południe? Słuchajcie, to nie jest tak, że do RPA żeśmy tam nie doszli i tak dalej. Od Równika na północ, tymi rzekami, które wtedy były, to trzeba tak uściślić, Dolina Nilu też jest, bo on miał, okazuje się, że ten Nil miał trochę taki inny przebieg, ale był. To tłumaczyliśmy tam przy jakichś filmach. I my, czyli od Równika na południe i na północ Doliną Nilu, ale pamiętajmy, że ten Nil trochę miał inny przebieg, ale mniej więcej z południa na północ do Morza Śródziemnego. I teraz, co tutaj chcę powiedzieć w tym układzie, że z czasem pojawiła się konieczność budowania fortów. Bardzo ważny to jest moment. I te forty, one są, nawet dzisiaj, są nawet poza zasięgiem zalania przez jezioro Nasera, sztuczne jezioro. Tama Asuańska. Ale dlaczego? I tutaj mamy odpowiedź. Mówiliśmy wcześniej, 2 lata temu, że hordy nam deptały po piętach. I te forty, na przykład w stronę, jak szliśmy w stronę północną, my budowaliśmy wzdłuż Nilu. Kilka jeszcze dzisiaj na brzegu Nilu, na prawym brzegu Nilu one istnieją. Archeolodzy się zastanawiają, kto je zbudował, a niektórzy sobie odpowiedzieli to bardzo prosto, że to Egipcjanie zbudowali, no i takie sobie tam teoryjki ślą, chociaż dowody świadczą zupełnie o innych rzeczach. Dowody świadczą o innych rzeczach, nawet jeżeli archeolożka siedzi na takiej kupie gruzu, bo te forty były niszczone, jakoś nasze ślady, to archeolożka nawet nie zwraca uwagi na spieczony kamień, czymś technologicznym, był niszczony, rozbierany. Podtopiony. Ona na to nie zwraca uwagi. Jak ja to widzę po prostu z filmu, a ona tego nie widzi. No bo ona ma tego nie widzieć. Bo ona miała nie zobaczyć. No dobra, to już tam... No my odpowiedni materiał i odpowiednią materiał, gdzie była ta odpowiednia archeolożka, no to my to wszystko publikujemy. I ona też tam to mówi, siedzi na tym właśnie tego. Słuchajcie, a więc teraz musimy się właśnie wytłumaczyć, co nas pędziło z tego równika. No to już może powiedz, co nas pędziło, bo mamy... Znaczy, zanim to powiemy, to... Aha. No bo ja chciałem, wiesz, o czym powiedzieć. Bo nie tylko budowaliśmy, bo na czym znajduje się na przykład Kampala? To jest miasto na wzgórzu. Na 7 wzgórzach. I teraz może zanim przejdziemy jeszcze do tej hordy, to powiedzmy właśnie, że przez tą hordę musieliśmy budować forty, to po pierwsze, z murami obronnymi, a mury obronne ze spektakularnymi, z naszą wizytówką, czyli z blankami. Natomiast dlaczego właśnie, skoro budowaliśmy na wzgórzach, na szczytach gór, to właśnie z tego wzięła się nasza nowa, jak to nazwać? Nazwa. Nazwa, no powiedzmy, że to nazwa. Byliśmy Polanami, staliśmy się Scytami, właśnie Scytami, Scyty, Scytowie, szczyty, od szczytów, dlatego, że budowaliśmy na szczytach gór. Stąd właśnie Scyty. Nie żadni Słowianie, nie żadni Sławianie. Scyty, Ariowie. Scyty polańskie. Ariowie też nie. My, też nie. Państwo, to jest wymysł. My Państwu w kolejnych częściach to też wszystko wytłumaczymy. Dzisiaj też nam dojdą nowe poszlaki, elementy. Nowe elementy i też chcemy się z Państwem podzielić tymi faktami nowymi. Natomiast w kolejnych częściach będzie ich więcej. Mam nadzieję, że Was to ucieszy, niż 3, jak się okazuje. Bo dzisiaj niestety nie dojdziemy do drugiego ataku kataklizmicznego. Natomiast w kolejnych częściach też właśnie powiemy coś na temat tych Aryjczyków, jeszcze dołożymy, bo już mówiliśmy na temat Aryjczyków. Natomiast byliśmy właśnie Scytopolanami. Scyta jest przedstawiana oczywiście jako jakiś tam barbarzyńca, który pije krew i morduje bezlitośnie itd., itd. Nic bardziej mylnego, byliśmy pokojowym narodem. Nie baliśmy się buntowników, ponieważ mieliśmy aktywne cząsteczki i dla nas wojować z nimi to by było po prostu tyle, bycie co, takim samym. Tak, a po drugie byłoby to po prostu zdmuchnąć, jak się zdmuchuje świeczkę i nie było problemu z tym, żeby ich pokonać. Natomiast my wiedzieliśmy, że zabijanie będzie pociągało za sobą, jest złem i będzie pociągało za sobą kolejne zło, więc unikaliśmy tego i woleliśmy unikać ich. I dlatego? Unikać walki jakiejś tam, dlatego się po prostu przed nimi w jakiś tam sposób broniliśmy tylko. I dlatego budowaliśmy, dlaczego, skąd ta nazwa, że budowaliśmy na szczytach. I tak rzeczywiście jest i te forty, które znalazły się jeszcze ostały się na brzegu, na prawym brzegu Nilu, na terenie Sudanu, to właśnie one były tak budowane, żeby być na szczytach wzgórz. No i proszę, mamy dowód na to, że taka nazwa jest. Tak jak nas nazwały hordy, to tak samo nas tak dzisiaj zostało i dowód jest. Te kilka fortów, które się ostały, to właśnie one są zbudowane. I archeolożka, jak zobaczycie w zalinkowanym filmie, archeolożka też na to zwraca uwagę, że takie coś zbudować tak ogromnego, o takich gigantycznych murach i jeszcze na szczytach to jest nie do zdobycia. I jeszcze mało tego, te mury, oni jeszcze pokazali sobie, jak sobie wyobrażali te mury, to oni jeszcze na koniec pokazują scytyjską wizytówkę, blanki, Made in Sandomierz, tak bądź, żeby się ktoś nie pomylił. Odtwarzali, próbowali odtwarzać. Tak, odtwarzali to, jak sobie to właśnie wyobrażali, jak to wyglądało i jak widocznie te blanki leżały też rozbite na dole. Dobra, powiemy teraz skąd się ta horda wzięła. No właśnie, najważniejsze. Bo słuchajcie, ich cywilizacja w większej mierze, elity, tak jak nie wiem, chyba poprzednio mówiliśmy, elity schowały się też w podziemnych ukryciach, nie tylko my się schowaliśmy. Oni oczywiście o tym nie wiedzieli, że my się schowamy, bo im zależało, oni to zrobili z premedytacją, im zależało, żeby naszą cywilizację zlikwidować. żebyśmy się im nie stawiali, żeby ich nikt nie wyganiał z wnętrza ziemi. Chcieli generalnie wybić wszystkie oczywiście i ludzi, tak, i ludzi, i zwierzęta, i rośliny, także całe życie chcieli zniszczyć. Ale swoją cywilizację, tych tak zwanych w cudzysłowie maluczkich, też zlikwidowali. Przy okazji dla nich to jest na zasadzie pożycz dychę. Nie ma problemu. Zresztą znamy takie nacje, które też potrafią poświęcić ojca, matkę czy innych bliskich, żeby tylko własną skórę uratować. To nie ma problemu dla tych nacji. Więc tak to wyglądało. Poświęcili ich, ale oni mieli wszystko zaplanowane od A do Z, a więc zaplanowali nową cywilizację. Nową cywilizację z nowymi nacjami, z różnymi nacjami oni wyprodukowali. Oni wyprodukowali i nie wiemy do końca, czy długi czas upłynął po tym, jak myśmy wyszli z podziemnych ukryć. Raczej było to stosunkowo niedługo po tym, jak wpuszczono do wnętrza ziemi to towarzystwo, które naprodukowano. I to towarzystwo właśnie miało za zadanie też uprzykrzać nam życie i nas wieszać, palić i mordować. I dlatego i od tamtego okresu czasu powstały rasy i narodowości. Tak jest. Ja tu gdzieś miałam zapisane. Przepraszam na sekundkę. No, nie mogę znaleźć. Wielonarodowościowa, czyli jaka? Myśmy już o tym wspominali. Skośni, śniadzi i również ci tacy, słuchajcie, kogo znamy jako ludożerców. No, żebyśmy tutaj nie wyszli, wiecie na kogo. To się od razu nasuwa, bo tego nas uczono, nie? Jak jacyś tam bambo zjadali sobie ludzi, opiekali sobie nad ogniem i sobie zjadali, nie? Tacy tacy bambusowaci. To tylko, to jeszcze nie koniec. Oni, niektórzy byli właśnie tacy, no prawie że biali. Nie? Niektórzy podobnie do białych. Dzisiaj też są tacy. No prawie że biali. Słuchajcie, to oni mieli stanowić nową cywilizację wewnątrz ziemi. Oni mieli być tą cywilizacją niewolniczą, spełniającą całą wolę swoich panów. Słuchajcie, legendy na przykład niektórych tych tak zwanych rdzennych mieszkańców ziemi, czyli właśnie tych tej cywilizacji, którą oni naprodukowali, to często właśnie traktują o tym, na przykład Indianie, że przybywali do nich w jakichś tam błyszczących pojazdach bogowie, którzy uczyli ich wszystkiego, jak mają żyć. Niektórzy mówili, niektóre właśnie podania mówią, tych rdzennych mieszkańców tak zwanych, że byli uczeni przez bogów, jak mają siać, żeby zbierać plony, jak mają w ogóle funkcjonować wewnątrz ziemi. Także oni też zadbali o to, żeby ich jakby nauczyć życia, bo no, byli nieprzystosowani, byli też praktycznie jak dzieci w cudzysłowie we mgle. Chcesz coś dodać? Po prostu, jak, można tutaj powiedzieć krótko, jak zostali naprodukowani. In vitro. To już mówiliśmy kiedyś, ale to jest in vitro, tylko taka produkcja. Laboratorium. No i słuchajcie, ta słynna przypowieść o Adamie i Ewie. Można ją rozumieć dwojako. Można ją rozumieć, że było to dwoje tych właśnie bliźniąt, którzy wyszli na zewnątrz, zrezygnowali z darów, wyszli na zewnątrz. Czyli później określani jako Słońce i Księżyc i praktycznie w obecnym systemie bardzo się, szczególną się przykłada do tego wagę, do tych kultów ze Słońcem i z Księżycem, szczególnie ze Słońcem. Także te bliźnięta odpowiednicy Słońca i Księżyca. Natomiast można też by było pomyśleć, że ta przypowieść o Adamie i Ewie to też traktuje o tą pierwszą parę buntowników, dajmy na to, symbolicznie oczywiście, po kataklizmie. Bo jak było z Adamem? Z Adama wyciągnięto żebro i wyprodukowano, czyli sklonowano Ewę. Czyli Ewa musiała być najpierw facetem, a później z faceta przerobiono ją na kobietę. Więc słuchajcie, no widzimy tutaj, no to oczywiście to jest wszystko symboliczne, natomiast no to takie kombinacje alpejskie, że tak powiem łagodnie, ale świadczy to o tym, że ta cywilizacja powstawała w laboratorium. I była, jeżeli chodzi o tych tak zwanych białych, to zdradzały ich cechy antropologiczne, które funkcjonują do dzisiaj. I postępowanie zawsze. To nie tylko kwestia tam ras, narodowości, ale narodowości to też mogą być, czyli są białe narodowości przecież, nie? No ale dopiero postępowanie zdradza i pewne cechy antropologiczne. No to tak już siedząc akurat przy tym temacie i jedziemy dalej. Tak, dlatego też horda, która deptała nas po piętach, która uprzykrzała życie, zmuszała nas poniekąd do tego, abyśmy się wycofywali do dalszych terenów. I generalnie myśmy mieli zadanie, żeby zaludnić tereny, żeby zaludnić ziemię, wewnątrz ziemi. Natomiast kto jeszcze z nami wyszedł? Wyszły z nami zwierzęta i ptaki. One też miały swoje zadanie i też miały przystosować się do nowych warunków, tak jak i my. I teraz słuchajcie, zwolennicy słowiańszczyzny twierdzą, że eksodus tych tak zwanych Słowian, zaczął się z Europy Środkowej na inne przyległe tereny i zdobywaliśmy te tereny ogniem i mieczem, czyli zrobiono z nas agresorów i nawet zrobiono to z dumą i są dumni z tego, że czują się agresorami, prawda? Że zabijali, mordowali itd., itd. Natomiast prawda wygląda w ten sposób, że nie mogło tak być, ponieważ właśnie wtedy w Europie Środkowej trzymał się bardzo długo właśnie lądolud, który się cofał w stronę północy bardzo leniwie. On cofał się, wracał i tam generalnie nie było żadnych warunków do życia. Kiedy lądolud się cofnął, to też można właśnie poczytać, pogrzebać, poszukać. Ja akurat tego Wam nie zalinkuję, ale materiały są dostępne. Na terenie Europy Środkowej bardzo długo było zalane przez właśnie słoną wodę, to co już wspomniałam na początku. A więc ten eksodus nie był z Europy Środkowej na inne tereny, a wręcz odwrotnie, z naszej kolebki, bo akurat my, którzy Europejczycy, wyszliśmy z Afryki. Myśmy wyszli z Afryki i eksodus był właśnie w stronę Europy. No nie tylko. I nie tylko. Opowiedz Ty. I nie tylko, ale my dzisiaj powędrujemy tak. Tu masz Bliski Wschód już. Mamy Bliski Wschód, czyli mamy tak. Dolina Nilu, później skręcamy na wschód, Półwysep Synajski, wędrujemy do Doliny Jordanu, wędrujemy przez Liban, Turcja. Ale to jedna ekipa, bo były dwie ekipy, tak? Które wyszły z tak, Afryki. To jest jedna ekipa, bo teraz mówię, bo wcześniej pokazałaś Północną Afrykę i Cieśninę Gibraltarską, Hiszpanię. Mhm. Czyli w pogoni za rozmrażającym się lądem, to po prostu przez Cieśninę Gibraltarską, czyli to jest jedna ekipa poszła na wschód, a druga powędrowała na zachód w stronę Cieśniny Gibraltarskiej. O, właśnie tak to możemy czyli tu wracamy do eksodusu w stronę wschodnią. I dlaczego musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przez Nil, a nie gdzieś tam przez jakieś powiedzmy tereny Sahary i tak dalej, bo tutaj akurat próbowano ten odcinek jakby tu nas jakby dopaść i wybić, dlatego są te forty w Sudanie. Natomiast tam bez problemu przepłynęliśmy przez Cieśninę Gibraltarską do Hiszpanii. Jakby zajmując teren Europy Zachodniej. Ale to jeszcze nie koniec. Tutaj ta jedna ekipa, która poszła tutaj ta wschodnia ekipa, powędrowała później, mamy Liban, tak skończyłem na Libanie, mamy Syrię, mamy Turcję, źródła Tygrysu i Eufratu, przeszła cieśninę Bosfor i zatrzymamy się w dzisiejszym filmie, zatrzymamy się na Dunaju. O, resztę musimy po prostu, ona jest trochę obszerna, to musimy przewalić na następny film, bo się nie da. Tak? No więc do Dunaju. I teraz mamy Turcję. Turcja, Tygrys, Eufrat i właśnie tu się zaczyna ta wędrówka tak zwanej wschodniej ekipy. I teraz tak, co chcemy powiedzieć przy okazji Turcji? Chcesz coś powiedzieć? Nie, tylko tak szybciutko, że myśmy się rozdzielali i zajmowaliśmy różne... Równomiernie. Równomiernie różne. Dlatego my się zatrzymamy tereny. Na Dunaju, tam się zatrzymamy na Hiszpanii, to też o czym gadać, bardzo dużo, na Dunaju, a tutaj wędrujemy... No tak, ale jednocześnie na przykład zajęliśmy Turcję, ale też jednocześnie zajęliśmy południe Europy, prawda? Południowy co? Południe Europy. Tak, południe, no właśnie... O tym myślałam. Myślałaś, że po prostu dojeżdżamy, czyli dochodzimy do Dunaju, do delty Dunaju. O, to jest taki południe Europy. W porządku, my się na tym zatrzymamy, dzisiaj musimy wędrować na wschód. Pytanie dlaczego? Bardzo ważne pytanie. Dlaczego na wschód wędrujemy? A mówiliśmy wtedy, 2 lata temu, byliśmy na wszystkich kontynentach. No w porządku, bo byśmy przywędrowali. Amerykę Południową mamy z grubsza opowiedzianą w telegraficznym skrócie, a tutaj się dopiero zaczyna najciekawsze elementy. No i tutaj mamy tak, mamy Syrię, mamy Turcję i co tu mamy? Źródła Tygrysu i Eufratu. No idziemy tymi rzekami. Oficjalnie się mówi, że to kolebka Scytów, tak? No tak. Iran, Irak. Tak. Dobrze powiedziałam? Dobrze. No tak. Irak, tak. Iran. No właśnie. No, a więc mamy te tereny. Turcja, wschodnia. O. A więc zajmujemy te tereny po prostu na takiej zasadzie, że po prostu za plecami mamy bandytów, a z przodu mamy lądolód. Albo tutaj w tym momencie Turcji to mamy już Morze Czarne, a więc musimy się przesuwać na wschód i wędrujemy oprócz Iraku, przesuwamy się w stronę Iranu. I teraz co robimy dalej, jak zajmujemy, ale słuchajcie, Iran to jest, tam jest takie jedno państwo, tak, operując dzisiejszymi określeniami, tak jest państwo pod nazwą, jak to się nazywa, wiesz, zapomniałem, a to film tego, to zapomina się. Mamy tak, Irak, Iran i no i masz. Ja to... Czekaj, jak to jest? Jordania? Nie, to jest tutaj na wschód. Czekaj, daj mi do domu zaraz. No widzisz, zapomniałem, no. Jak to jest w filmie? A to jest tak bardzo ważne? Tak, to jest, przez to trzeba przejść, żeby dojść do Indii. Tu... Zaraz może mam gdzieś tu zapisane. To powiedz może w Turcji, gdzie tam Cieśnina Bosfor i tak tam, dalej. To po prostu Iran, Irak i dalej. Za Iranem jest, mamy tak, Afganistan, ale poniżej jest Pakistan. O widzisz, tak zapomniałem, Pakistanu. Mamy Pakistan, czyli to od Iranu, Pakistan, mamy Doliną Indusu i tu się zaczyna. Indus to jest tam, właśnie Iran, taka Irak, rzeka, która przecina, ona wchodzi, biegnie z gór i przecina cały Pakistan i wpada do Oceanu Indyjskiego. I teraz ten Pakistan, czekaj, pokaż teraz Pakistan. A dobrze, mamy tutaj. A, dobra, w porządku. Pasi, nie ma sprawy, Pakistan jest, mamy nawet Afganistan. W porządku, tu mamy i o, tak żebyście tutaj Państwo sobie popatrzyli. I dobra, to teraz zostawimy, my to podyskutujemy. I teraz tak, myśmy stamtąd, teraz tak, mamy Pakistan, Doliną Indusu na północ, właśnie na północ. Przeszliśmy Indus, Doliną Indusu na północ. Nie da się tutaj bardziej... Nie, nie trzeba. I wędrujemy do Indii. Wędrujemy do Indii. Przez Pakistan, ale jeszcze Doliną Indusu idziemy zawsze źródeł. Zawsze mieliśmy taką zasadę, że wędrujemy do źródeł. Słuchaj, Dunajem też wędrowaliśmy do źródeł. Ale to już jest na następny film. Teraz od tego... I co my mamy mniej więcej tam, gdzie są źródła Indusu? Plus, minus. Ale to jest bardzo duży obszar. On się nazywa Kaszmir. I tam są przełęcze między, właśnie, są przełęcze górskie, przez które przechodziliśmy tymi przełęczami górskimi, pokonywaliśmy na wschód, szliśmy w stronę od Indii, szliśmy w stronę Chin i zaraz dojdziemy do bardzo ważnego elementu i tam północną częścią Himalajów, ścianą, północną częścią, stroną Himalajów, powolutku wędrowaliśmy do takiej miejscowości, czyli takiego terenu, który się dzisiaj nazywa Pustynia Taklamakan. A zanim jeszcze powiemy o pustyni Taklamakan, bo to też nasz ulubiony temat był, zajęliśmy też Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan. Dokładnie, tak jest. Przecież jak już byliśmy w Afganistanie, to siłą rzeczy, ścigając lądolód, jeżeli to, co się rozmrażało, no to oczywiście zajmujemy Turkmenistan, stolicę Aszchabat, Kazachstan, no i mamy tutaj, zajmujemy też południową część Syberii. To nam też będzie przydatne jeszcze w następnym filmie. A więc ale oczywiście tam wtedy, kiedy to się nadawało do zajęcia, dokładnie, kiedy cofnął się lądolód. My ścigaliśmy lodowiec. Lodowiec. Ścigamy. No to tak nazywam w cudzysłowie. Ścigamy cała Rosja, lodowiec. Tak jak Europa na przykład środkowa była skuta lądolodem. Tak. Natomiast pamiętajmy o tej ekipie, która powiedzmy tutaj idziemy tu przez wschód, ale pamiętam, że doszliśmy do delty Dunaju, tam żeśmy się rozeszli, a więc proszę sobie wyobrazić, to są ogromne połapcie, ale wędrowaliśmy, zajmując kolejne tereny. I teraz tak, co my tutaj chcemy powiedzieć? Powiemy coś o Taklamakan, może. Aha, czekaj, no dobra, no to powiedz. Jeśli chodzi o Taklamakan, oczywiście zalinkujemy odpowiedni materiał, natomiast tam odkryto mnóstwo bardzo płytkich grobów, ponieważ Chińczycy szukali własnych, chcieli udowodnić własne korzenie na tym terenie. No niestety, gdzie by się nie ruszyli, a zwłaszcza tam na tym szlaku tak zwanym jedwabnym, bo było to na szlaku jedwabnym, okazało się, że wykopywano najwięcej mumii, bo okazuje się, że no, wszyscy byli, cały świat naukowy był mocno zszokowany i zaskoczony. W bardzo dobrym stanie zachowane mumie ludzi o wyglądzie europejskim. Tak jest. Żadnych mumii azjatyckich. Oni nawet to powiedzieli, biali ludzie w Chinach. Tak. To jest właśnie to, biali ludzie w Chinach. No i jakim cudem. No i właśnie mamy tutaj Chiny. O, Taklamakan to jest, słuchajcie, to jest północno-zachodnia część Chin. Pustynia obecnie. Mamy. O, tutaj Taklamakan, jest nawet napis, proszę bardzo. I w ten sposób przeszliśmy do Chin. O, zajmowaliśmy też się odpowiednio dzieląc i zajmując tereny, ale Taklamakan to jest jakieś, nie wiem, jakieś miejsce przegubowe, dość ważna sprawa. W ogóle bardzo szczególne miejsce, ponieważ właśnie tam najprawdopodobniej przez bardzo surowe warunki, chociaż słuchajcie, te warunki, jakie są tam teraz, mogą się znacznie różnić od tych dzisiejszych, ponieważ pamiętajmy, że po drodze później były 2 ataki katakliczne, a więc rzeźba terenu mogła się znacznie zmienić i na przykład Himalaje mogły być o wiele niższe. Mogły być o wiele niższe. To, że tam doszliśmy, to świadczyło, że były tam warunki do życia, natomiast musiały być niesamowicie surowe, ponieważ w tych grobowcach płytkich, to znaczy się często znajdowano, nawet nie w grobowcach, tylko płytko jakby zakopane te zwłoki tych zmumifikowanych Polanów, scytów polańskich. I przy nich znajdowano bardzo często takie ziele, które się nazywa przęśl, a z przęśli robi się dziś efedrynę. Efedryna jest to lek na górne drogi oddechowe, a więc no, nasi przodkowie, praprzodkowie musieli się w jakiś sposób ratować, ale zaskakujące jest to, że tak licznie umierali i dość młodo niektórzy umierali. Nawet znajdowano... Czyli był problem z tlenem. Zmumifikowane, tak, zmumifikowane dzieci małe. Znaleziono kobietę bodajże chyba z niemowlęciem. Były też pochowane starsze osoby, natomiast no, w sile wieku mnóstwo ludzi było, można było właśnie tam wykopać. Natomiast to, co nas wzruszyło chyba najbardziej, to był pewien właśnie grobowiec i właśnie temu poświęciliśmy film. Był to taki kopiec ze słupami wykonanymi z drzewa, które były w kształcie wioseł. No, były tam kiedyś, słuchajcie, jeziora i rzeki. W ogóle pustynia Taklamakan jest słoną pustynią. Natomiast jak dzisiaj byście się zainteresowali, to jest tam mnóstwo w tej chwili wysuszonych drzew, więc było tam wcześniej na tyle odpowiednie warunki były, że były tam i drzewa, i roślinność, i ptaki, i zwierzęta. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ten cały grobowiec, byli tam pochowani i są w dalszym ciągu, bo nie wykopano wszystkich tych mumii, osoby pochowane w łodziach, bardzo często bez dna, i właśnie z tymi, dla każdego ciała był oddzielny właśnie ten słup. Dlatego to nas wtedy naprowadziło do tego, że Scytopolani wiedzieli, że mają 2 dusze i jedna musi być oddana do ziemi, ma być zutylizowana, przerobiona na kolejne dusze, a druga miała wrócić do pałacu. Słuchajcie, te tak zwane... Ale jaka dusza ma do pałacu? Cząsteczka oczywiście, no bo jaka? Ale wiecie, jakie to są wnioski, jeśli cząsteczka wraca do pałacu i dzięki właśnie tym z pustyni Taklamakan, tym naszym prapraprzodkom się o tym dowiedzieliśmy, to znaczy, że Atta tam nie jest sam. No, faktem, że to są cząsteczki jego, ale te cząsteczki, one idą do pałacu i później wracają z powrotem. Tutaj do Polanów. Tak, do Polanów i to jest dar. Dlatego dzisiaj są tacy, którzy są tym darem obdarzeni. Tak. Żeby nie było, że nikogo nie ma, są tacy. No i teraz słuchajcie, jak tu już przy wędrówce jesteśmy, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? Jeszcze chcę tak szybciutko na temat tych dusz dodać, że nawet w tych wierzeniach tak zwanych słowiańskich to jest powiedziane, no zawsze się gra prawdą i kłamstwem, jest powiedziane, że są dwie dusze. Jedna po śmierci idzie do zaświatów, czyli do ziemi, a druga idzie do wyraju. I Słowianie twierdzili, że duszę, znaczy nowe dziecko przynosi bocian, tak? Tak. No i może teraz powiemy coś o tych klebotkach właśnie. Zaraz powiemy, jeszcze ja dokończę podróż. Mhm. Ale tak, ja już to chciałem właśnie spiąć, ale zaraz te wszystkie podróże zepniemy, ale co jeszcze chcę powiedzieć, jeżeli przeszliśmy przez Iran, Pakistan, zajmowaliśmy powoli teren Indii, mamy całe Chiny, Indochiny, ta ekipa, powiedz, z poziomu Taklamakanu, tak samo zajmowała po prostu północne części Chin i to wszystko się rozchodziło równomiernie i dobrze, że się tutaj przeciągnęła dalej, bo mamy tutaj Chiny, ale mamy jeszcze Półwysep Koreański i mamy Wyspy Japońskie. I teraz tak, no i to zaludnione, no dobra, tam jest tacy, powiedzmy, co mają tam, już jest inna rasa, ale słuchajcie, nie to jest tutaj tak ważne, ale co spina te wszystkie podróże? I tutaj żeśmy rozczłonkowali to, to się udało dociec po kawałeczku i Państwo też mogą to zrobić, podróże. A więc nam towarzyszyły pewne ptaki. I to właśnie nazywamy ich teraz klebotki, a chodzi o bociany. Dlaczego klebotki, to Państwu zalinkujemy. Tak, dlaczego klebotki? To był coś w rodzaju, powiedzmy, samolot łącznikowo-rozpoznawczy z czasu II wojny światowej. No, bez nazw. Tam sztorchacz, jak mu tam znał. Tak, ale co to znaczy sztorch? To jest bocian. Tak. One nam towarzyszyły. One nam towarzyszyły właśnie cały czas. One były z nami w naszych ukryciach. I jak wyszliśmy, one nam pokazywały drogi, penetrowały teren, gdzie można, gdzie nie można, wracały do nas, a my wędrowaliśmy za nimi. Oni byli po prostu rozpoznawcy. My nie tutaj z buta, jak to się mówi, to myśmy tam nie wędrowali. Mieliśmy od tego właśnie klebotki. Słuchajcie, no w Chinach, no kto powiedział, tam nie ma. Ale dobra, słuchajcie. No, klebotki były szczególne w naszej kulturze. Tak, w naszej kulturze, ale słuchajcie, jak już myśmy dojechali przez Pakistan do Indii, to w Indii też jest klebotek. Tylko stacjonarne, bo widocznie tam pewna ekipa skończyła podróż. W Indochinach też, w Chinach też są klebotki. Mało tego, Półwysep Koreański też są klebotki. I w Japonii też, mimo że one są strasznie tępione, ale tam się, gdzie to było, w Japonii czy w Korei, że się tam jarali tym, że gniazdowały, zaczęły gniazdować, pamiętasz? No już chyba w Korei, nie pamiętam. No, w każdym razie jeden z tych krajów. Albo to są Korea Południowa, albo któryś z wysp japońskich. Tam było właśnie, wszyscy by się jarali tym, że wróciły i... Proszę? Znaczy obecnie się w ogóle jarają, tylko gdziekolwiek one by się, bo na przykład w Holandii nie było ich przez dłuższy czas. I jak one zaczęły się tutaj gniazdować, to wszyscy zajarani. Gdziekolwiek one przestały gniazdować, a zaczęły z powrotem, wszyscy zajarani. I wiecie co? I to podstawowe pytanie. Dlaczego? No i tu się zaczyna cyrk. Ale słuchajcie, to wszystko nie na ten film. Tylko z grubsza powiem, one za nami chodziły. One były naszymi zwiadowcami. One pokazywały teren, gdzie można żyć, gdzie można funkcjonować. Mieliśmy z nimi kontakt. I dlatego, mało tego, Ameryka Południowa to co? Północna? To samo. Przeanalizowaliśmy mapy występowania bocianów, ale to nie są takie gatunki, to są trochę inne bociany. Ale bocianowate, tak. Bocianowate i one właśnie są w Chinach, Indochinach, w Indiach, Korea i Japonia nawet. A więc słuchajcie, przelecieć z Chin do Japonii to trzeba przewalić Cieśninę Cuszyńską. No ale to słuchajcie, to jest zadanie domowe, to już sobie możecie wszystkie te odległości sobie... Są mapy, gdzie właśnie występują bociany. Takie są mapy, a więc można się tym, a więc słuchajcie, bociany, mamy... To jest właśnie... Bociany są żelaznym dowodem, wręcz morderczym dowodem i ten dowód, wiecie co się robi? W Libanie się tępi, bo jest przelot z Afryki. Ale nie tylko w Libanie, bo wtedy, kiedy robiliśmy film na temat klebotków, mówmy klebotki, bo bocian, tak, wiesz, jest strasznym słowem. Tak, strasznym. Natomiast klebotki, słuchajcie, mamy takie gęsi na przykład, które się nazywają gęgawy, to klebotki, a od klebotka zrobił się botek, czyli bociek. Także słuchajcie, wtedy, kiedy robiliśmy film, który zalinkujemy Państwu na temat klebotków, to ktoś nam też pisał w mailach, że nie tylko w Libanie się tępi bociany, ale w innych krajach również. Mięsa klebotkowego się nie je, ono jest niezdatne do jedzenia, niemniej jednak oni je zabijają. Tak. Słuchajcie, Ameryka Południowa to samo, tam jest cała wypełniona i one właśnie w strefę umiarkowaną, czyli mniej więcej Paragwaj, Argentyna, one tam wędrują z północnej części Ameryki Południowej. Tam mają tereny lęgowe, ale występują na całej Ameryce Południowej. Nasi zwiadowcy. Nasi zwiadowcy, tak? Jeżeli się ktoś nie pomylił. I mało tego, Ameryka Północna, z grubsza powiem, bo są mapy, przesmyk panamski tu, tędy sobie, tak jak szliśmy na północ, nawet wzdłuż brzegiem Zatoki Meksykańskiej, one tam występują. Na Florydzie występują, natomiast gdzieś na wysokości Georgii, tego stanu amerykańskiego, to one mają tereny lęgowe. Trochę powyżej, znaczy trochę na północ od, tam gdzie już strefa mniej więcej umiarkowana, to tam mają tereny lęgowe, ale występują właśnie na Florydzie. Mało tego, Kuba jest cała zajęta, do dzisiaj tam są tak zwane klebotki stacjonarne, bo one już nie przelatują, bo nie ma potrzeby, one są na miejscu. No natomiast słuchajcie, jeśli jest, bo ja Ci tu muszę przerwać, bo Ty nie skończysz. No tak, no bo to jest temat rzeka, jeśli... ale to jest dowód, właśnie po to właśnie się to mówi, tak, że gęba się nie zamyka, jak się to mówi, bo to jest dowód, który spina nasze podróże, jak zajmowaliśmy po epoce lodowcowej, zajmowaliśmy tereny całego świata. Ale zaraz tutaj jeszcze dojdziemy do Australii, ale to jest tylko na chwilę. No to już powiedz o tej Australii. Australia to jest znak zapytania, jeden wielki. Tutaj dlaczego nie można było dojść? Powiedzieliśmy, że na wszystkie konkurencje. Musieliśmy tam też być. Na pewno. Natomiast jaki jest problem? To nawet rozpoznali youtuberzy rosyjskojęzyczni, którzy mają swoje rodziny w Australii i tam właśnie chcieli wjechać samochodami w głąb. Chcieli sobie zrobić jakieś wyprawy dłuższe, chcieli w głąb Australii, tego samochodem, interioru, tak. Samochodem. Po 50 kilometrach jest szlaban. Do widzenia, cofka. I cofka, bo jak nie to 500 dolarów australijskich kary. A więc nie ma o czym rozmawiać. A więc dlatego tutaj nie ma, widzicie, niby jest stepy, w środku pustynia, jakieś tam kopalnie i tak dalej. Nie można tam wjechać, nie można tego zbadać. No, uważa się generalnie, że wszystko, całe życie jest tylko naokoło, dookoła wybrzeża, te 50 km czy tam ile dookoła Australii. Dlatego tutaj już nie mieliśmy nic na razie, żadnych danych i to bardzo trudno. Ja pamiętam swego czasu szukałam skalnych miast w Australii i słuchajcie, ciężko było mi cokolwiek znaleźć. A to dlatego właśnie, że w większości, w zdecydowanej większości Australia po prostu jest zamknięta i nawet ten kanał, który się zajmuje, ten Rosjanin, który się zajmuje tymi mapami Google z satelity, obserwacją z satelity, to nawet w ten sposób nie wszędzie można sobie tam zajrzeć. A jeśli niby można zajrzeć, to też nie można to już nie ma cech prawdopodobieństwa, czy to jest prawda. Tak, nie można do końca temu ufać. Na pewno Australia jest bardzo, bardzo tajemniczym kontynentem, gdzie coś się przed nami ukrywa intensywnie. Co do tych klebotków, to ja bym chciała dodać, bo myślałam, że Ty chcesz jeszcze kontynuować o klebotkach w Australii. Natomiast ja bym chciała tak szybciutko dodać, że te wszystkie wierzenia co do klebotków, że one przynoszą dzieci, musieliśmy uważać tego ptaka no niemal nie tyle co za świętego, ale za jakiegoś szczególnego, gdzie twierdziliśmy oczywiście symbolicznie, że on jest jakby jakimś tam też naszym łącznikiem i pośrednikiem między no bo uważaliśmy, że przynosi dzieci, tak. Więc to nie chodziło o dziecko, że było dziecko przynoszone, prawda? Tylko chodziło o to, że przynosił tą duszyczkę z pałacu, tą cząsteczkę Atta, no bo musieliśmy go uważać jako jakiegoś tam łącznika w tej kwestii symbolicznie. Oczywiście symbolicznie, więc to właśnie chciałam powiedzieć. Ja co do klebotków to jeszcze dorzucę 5 groszy, bo trzeba. Tak? Klebotki występują, nawet gniazdują, wiecie gdzie? Jak już mówimy o tych podróżach, bo będziemy je wyszczególniać, ale to musimy spiąć tymi klebotkami, bo to jest morderczy dowód dla tych wszystkich tak zwanych historyków, czy tam jakichś innych tam, którzy uważają, że no nie, tam to jakoś inaczej jest dobre, tam sami nie wiedzą, ale dobra. Klebotki są właśnie dowodem tych naszych podróży, bo tam byliśmy, tam żeśmy doszli. Tam właśnie z Polany doszli. A więc mamy Europa Zachodnia, to jest wypisz, wymaluj, środkowa to jest pożycz dychę, południowa Ukraina, południowa Rosja, no i później wiadomo, Chiny to są całe, Chiny całe lecą, mamy Półwysep Koreański, Japonię, mamy Indochiny, to jest jeszcze poniżej Chin, to jest Półwysep Indochiński, no i powiedzmy dalsze tereny, Jawa, Sumatra, no ale to już jest dalszy. Ale ogólnie klebotki się uważało, że są Polakami. Tak. No w tej chwili już tak licznie do nas nie przylatują, niestety przez to, że zniszczono nam odpowiedni dla klebotków ekosystem, niestety. Teraz się go próbuje odtworzyć, ale co się straciło, to się straciło. Tak, nawet w radiu, w telewizji zachęca się rolników, żeby nie likwidowali oczek wodnych na swoich polach, takich powiedzmy kilkanaście, ja wiem, metrów kwadratowych albo kilkadziesiąt, żeby taki jeziorek nie likwidowali, żeby bociany, żeby miały miejsce do bytowania. No już skończmy o tych bocianach, o tych klebotkach. Zalinkujemy odpowiedni materiał, zachęcamy do niego, bo jest niesamowicie ciekawy. Tak, a myśmy grzebali dalej. Traktuję również o takiej ciekawostce jak miejscowość w Niemczech pod nazwą Attendorn. Tak. Attendorn, bardzo kontrowersyjna nazwa. Zachęcamy do obejrzenia. To już ta Ameryka Południowa nie będzie nam potrzebna, tak? Ona nie będzie, bo tutaj mamy klebotków też. Teraz mamy, teraz dopiero zaczyna się. Tak, ponieważ skończymy dzisiaj na tym właśnie, jakie budowle budowaliśmy, jakie miasta budowaliśmy i powiemy Wam... Kiedy wędrowaliśmy właśnie. Bo kiedyś mówiliśmy Państwu, że pierwsze budowle, które żeśmy zbudowali, Scytopolanie, to były miasta skalne. I to jest zgodne z prawdą. I wyobraźcie sobie, że teraz patrzymy na miasta skalne. Powiecie, no przecież to jest wieża Babel. Mogę? Tak, mogę? Możesz. Tak, słuchaj, to jest tak, wieża Babel. Żeby się ktoś nie pomylił, tych wież to było trochę. To nie była jedna, ale co jest najciekawsze, bo chciałem to powiedzieć, zaraz pojedziemy z koksem, jak to się mówi. Tu jest, słuchajcie, następna, obok są następne i następne. Gdzie one powstawały? No tutaj są trochę inne wieże. W którym miejscu one, a więc mniej więcej chodzi o konstrukcję wieżową. Gdzie one powstawały, w jakim regionie? To jest między, zacznijmy tutaj, to jest zachodnia Turcja, czyli nie zachodnia, wschodnia Turcja, Irak, północny, południowy, środkowy, inaczej mówiąc Mezopotamia. I to jest właśnie stamtąd ta wieża i stamtąd jest ta nazwa wieża Babel, Babilon. Te nazwy tu są bardzo dobrze znane, ale teraz mamy oddzielne pytanie, które trzeba zadać do tego zdjęcia. To jest, co to jest w ogóle? I dlaczego my uważamy, że to jest miasto skalne, to zaraz się Państwo dowiecie. Natomiast, proszę bardzo. To jest najciekawsze, bo teraz zadamy sobie pytanie, a skąd Wy to macie? Z internetu, a tam wszyscy mogą narysować sobie i tak dalej. Nie, to jest oficjalna ilustracja do książki, którą wydano na... I to była książka traktująca o bodajże tych biblijnych kwestiach. To była, słuchajcie, książka oficjalna. Badacza, który 25 lat poświęcił na te rzeczy, tak zwanego Wyata. Ktoś to rzekomo narysował w XVI wieku, natomiast nikt nie zwraca uwagi, co tutaj jest wokół. I tak naprawdę to jest Wasza tutaj praca domowa, żebyście się przyjrzeli, co tu jest wokół. Jakie tu mamy budynki, że tych wież jest więcej. Mało tego, sama wieża, to spójrzcie, ta wieża jest arcyciekawa. Jeśli się przyjrzycie dokładniej, to nawet na tej wieży jest roślinność. Ale co cechuje właśnie na przykład Babilon? Wiszące ogrody. Słynne wiszące ogrody. Ja gdzieś tutaj te wiszące ogrody mam. No, tutaj mamy Abisynię. No jest to trochę tutaj. Tu mamy te wiszące, niby to wyobrażenie wiszących ogrodów. A skąd my znamy jeszcze te takie niby wiszące ogrody? Na przykład Machu Picchu. Tam też mieliśmy takie stopnie specjalne, schodkowe, na których mówi się, że się hodowało żywność. A może to były też ogrody? Tak, a teraz cofnij do tej wieży, bo jeszcze chcę powiedzieć. Przepraszam, że Wam migam przed oczami. No dobrze, no to... Zawsze możecie zrobić stop klatkę i tam się tego. Słuchajcie, no i teraz to pytanie takie na zasadnicze. To jest książki w porządku i tak dalej. A co to było? To było tak dawno, a książka tego, to na podstawie czego to było zrobione? To jest jeszcze lepsze. Nawet niech to będzie książka, niech będzie oficjalna książka, tak, nie ma sprawy, blacha. Teoretycznie. Ale skąd to było zrobione? Wiecie, to jest najciekawsze. Jak to się z takiej książce znalazło takie coś? To jakiś sobie rysownik narysował, miał fantazję, tak? Patrzył w sufit, to sobie wziął. Słuchajcie, Wiecie, jak buntownicy, żeby zrobić tak zwane cechy prawdopodobieństwa, kombinują rzeczy, te, które były w przeszłości. Oni robili zdjęcia, a później obrabiali w komputerze to tak, takim specjalnym programem. Dzisiaj się tak samo to robi i to wygląda jak starość, takie stare, takie antyczne, jakieś bardzo stare, wiekowe. Są programy, które ze zdjęć robią grafiki. Dokładnie. I to jest właśnie taka grafika robiona zdjęcia przez buntownię, która chciała właśnie zalegalizować Babilon. Ale tak, do czego, to już jest oddzielny temat, ale może zahaczymy, ale na razie... Historię Babilonu znamy z tej tak zwanej Biblii i oczywiście był to paszkwil, który miał być przeciwko nam, przeciwko buntownikom, bo kto zbudował, według buntownik, kto zbudował te wieże, czy tych wież było, zaznaczam, więcej. I tutaj autor tego malunku to pokazał. Nawet nie malunku, tylko zdjęcia. Natomiast my oczywiście chcę zaznaczyć, żeby nie było niedomówień. Ja z przekąsem mówię, że myśmy byli buntownicy. Jeśli my byliśmy buntownicy przeciwko buntowni, to myśmy byli zawsze buntownikami z powodem. Tamci byli buntownią bez powodu. Więc co im się nie podobało? Bo spójrzcie na kształt tej wieży. Ta wieża ma kształt fraktalny. I jakie ona spełniała funkcje? Ona spełniała funkcje takie jak łącznik. Mało tego, że tutaj jest, można powiedzieć, wieża-miasto, wieża, która jednocześnie jest miastem lub odpowiednikiem jakiegoś wieżowca, gdzie jest mnóstwo mieszkań i dzisiaj się buduje wieżowce. A może ktoś zerżnął ten pomysł z pradziejów, prawda? No to były akurat początki systemu, gdzie Polany postanowili wybudować właśnie elektrownie, bo to były też jednocześnie elektrownie. Mało tego, te budynki spełniały swoją funkcję. One pobierały kwintesencję od Atta. I one były takim substytutem łączników, których nam kiedyś zabrakło, których nam teraz, w tych dziejach zabrakło. A więc mało tego, powiedz coś o tym świetle, bo mówi Zanim powiem o świetle, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że pamiętajmy, że historia biblijna mówi o tym, że ten fragment, który mówi o wieży Babel, że to było zamieszanie, że wszyscy ludzie mieli jedną mowę, jeden język. O, tak to mniej więcej brzmi, że tam nastąpiło zamieszanie i wtedy były różne języki. No i teraz mamy okazję powiedzieć, jak żeśmy powiedzieli, skąd się wzięły rasy i narodowości, języki skąd się wzięły? Kto to robił? Kto robił te języki? No kto? Buntownia. Buntownia robiła właśnie języki, a więc ta cała opowiastka o tej wieży Babel, ta w wersji tak zwanej elohimowskiej, czyli biblijnej, to jest nie do końca prawda, ponieważ oni chcieli wykorzystać element scytopolański nasz, do własnych celów i sprzedać to w złym świetle. I teraz... czekaj, co mieliśmy teraz powiedzieć? Nie wiem, ja mogę dokończyć, mogę przejąć pałeczkę. Bo, a dobrze, po prostu, no bo to już... Bo, słuchajcie, to co widzimy, to... Nie wiem, czy zwrócicie uwagę, tutaj na samej górze są albo uwiecznione obłoki chmur, ale też na innych zdjęciach, o widzicie, zawsze są obłoki. To miało świadczyć o tym, że one miały sięgać do nieba, tak? I to był główny zarzut. Natomiast tutaj nawet jak na tę wersję spojrzycie, to jest to wieża-miasto. Jest to wieża-miasto. I tutaj też mamy, słuchajcie, akwadukt, mamy naokoło jakieś też bodajże no może budynki to nie, ale coś, co świadczy, że wokół też mieszkają ludzie. Tutaj też przyjrzyjmy się, no niby tutaj jest ujęte jako plac budowy i teraz też możecie zapytać, o to już koniec tych. Dobrze. Też tutaj macie obłoki, czy to jest dym wychodzący. Ja mam wrażenie, bo wcześniej, czy ktokolwiek zrobił jakiekolwiek, uwiecznił to w jakiś sposób, najprawdopodobniej kiedy zajęto jedno z takich miast, to właśnie wtedy uwieczniono. I ono już nie było nasze. Ono już było zajęte przez buntowników. A buntownia sprzedała to w tak zwanej Biblii w ten sposób, że ludzie się zbuntowali przeciwko Bogu i powiedzieli, że zrobią taką wieżę aż do nieba. I no i chyba właśnie te dymki, bo bardzo często jak sobie przejrzycie różne obrazki z wieżą Babel, to zwróćcie uwagę, no, jakim cudem mi się nie zapisało to? No trudno, nie zapisało się. Chodziło Ci o takie dymy, które wychodzą z góry. Być może buntownia się tam dostała i już zaczęła coś palić, no, ale zawsze są właśnie pokazane w takiej odsłonie, że z tej wieży wydobywają się jakieś takie, ni to chmury, ni to dym. Tak. Na niektórych z tych malunkach widać to wyraźniej. Natomiast były to miasta o niesamowitej technologii, niesamowicie rozwinięte. Te wspaniałe, wiszące ogrody były oczywiście w specyficzny sposób nawadniane. Tam, gdzie będziecie czytać na ten temat, jeśli macie taką ochotę, no to będzie to w jakiś tam sposób wytłumaczone, ale mówi się dziś, że był to cud inżynieryjny. Tak jest, ale teraz powiem... To, co mi powiedziałaś, żeby zacząć o tym świetle pomówić. Tak, bo podobno to właśnie Ty wyczytałeś, jak byłeś młodym chłopakiem. Tak jest. Wyczytałeś w książce. Była książka z biblioteki opolskiej. Była właśnie mowa, jak opisywano Babilon. W tej historii, która była wtedy, w latach 70., jak opisywano Babilon, że Babilon był widoczny z wielu kilometrów, ale dzięki czemu, że tam była jakaś piramida, na szczycie piramidy błyszczała się jakaś wieża, coś i tam był palony wieczny ogień, no coś w tym stylu po prostu. I to było widoczne, właśnie to był bardzo ważny element rozpoznawczy Babilonu, że z wielu kilometrów można było zobaczyć tą na górze, tą tak zwaną świątynię Marduka podobno, tak? To wtedy pamiętam i wtedy się tam palił ogień na tej świątyni, na dachu tej świątyni się palił ogień. O, tak to było właśnie wtedy w tych opracowaniach historycznych z lat 70., druga połowa. Ja właśnie zwróciłem na to uwagę, bo natknąłem się w tych poszukiwaniach takich historycznych, bo mnie to zawsze fascynowało, no to się natknąłem na to. I teraz właśnie to mi się przypomniało, kiedy przygotowywali... No teraz pytanie, czy uważasz, że był to ogień i czy było to na jakiejś świątyni Marduka, bo ja na przykład uważam, że było to właśnie na tej wieży. Oczywiście. To, że tam oficjalnie powiedziano, to jest powiedzmy pic na wodę fotomontaż, ale chodziło o takie pewne cechy, które mają cechy prawdopodobieństwa. Otóż ten widok z wielu kilometrów to musi, przecież była i dzień i noc, a z wielu kilometrów przecież widziano. Ale co widziano? Światło. Ten ogień, to wiecie co, dla kogoś, kto sobie wyobrazi na jakąś tam wysokość dymać z drewnem, gdzie wokół nie było w ogóle drzewa. Ale ktoś, kto nie zna w ogóle elektryczności, to może to wziąć za ogień. Tak, właśnie. Może wziąć... A tam była taka technologia, że elektryczność i to jeszcze wsparta kwintesencją, tak, to było światło utrzymywane właśnie przez kwintesencję i oświetlało i w dzień, i w nocy całą okolicę. I to nie była żadna tam świątynia, tylko właśnie takie to, nie to, tylko w drugą stronę. a to się muszę bardzo daleko cofnąć. A gdzie ty co chcesz, tą wieżę babę? Wieżę, tak. A to jest tutaj, wiesz, jest tutaj, zobacz, w lewym rogu. To jest ta sama wieża. I nawet z tymi dymkami. No. O właśnie, z dymkami, bo myślę, że ogniska palą. Ja Państwu podlinkuję materiał, gdzie możecie sobie w zbliżeniu obejrzeć ten rysunek, ten pierwszy, który Państwu pokazałam, i tam bardzo dokładnie każdy szczegół możecie sobie przepatrzeć i do tego zachęcam. No. I teraz... A tu macie właśnie te wiszące, niby wyobrażenie tych wiszących ogrodów, co, słuchajcie, kto miał zamiłowanie do właśnie ogrodów, kto tworzył przepiękne ogrody, no to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Oczywiście. Czyje to było zadanie miasto? Domowe, no właśnie. No i właśnie ten Babilon to nie był Babilon, tak jak to się dzisiaj nazywa, tylko to była wieża z cytopolanów. I to były wieże, zaznaczę. Wieże, liczba mnoga. Tak, bo to były po prostu takie wieżowce, które spełniały swoje funkcje. One były, powtarzam, miały zastąpić łączniki, a jeszcze Państwu pokażemy, dlaczego tak uważamy. I miały odpowiednie swoje funkcje. A to światło właśnie, które się świeciło z wolnej energii, z kwintesencji atta, to było światło od atta, które oświetlało cały teren. I to buntownikom... To był taki znak rozpoznawczy, że tutaj mieszkają dzieci atta. Dlaczego się mówi, że jest to niedokończona robota? Bo teraz wiemy, że wieża Babel to jest niedokończona robota. Symbolem buntowników, bo tak. Gdzie mamy parlament Strasburgu. W Strasburgu. Mamy nawet chyba w tej chwili budynek radia czy telewizji w Warszawie. Też w kształcie właśnie wieży Babel i to wszystko jako niedokończona robota. Ano dlatego, nie dlatego, że nie dokończono tej wieży, bo tych wież było kilka i jak widać one były wszystkie dokończone i one wszystkie funkcjonowały. Natomiast myśmy budowali, my polscy Topolany budowaliśmy wtedy całą sieć. Przypomnijmy sobie, że jeśli pójdziemy do przodu, to my już taką sieć później też zbudowaliśmy i było to za czasów Tysiącletniego Królestwa zbudowaliśmy sieć twierdz gwiazd, a później też, jeszcze wcześniej budowaliśmy sieć białych miast. Także słuchajcie, buntownia bała się tego bardzo, tego zjednoczenia Polanów. No my i tak byliśmy zjednoczeni, ale w jakiś sposób te miasta były dla nich szalenie niebezpieczne. Zwłaszcza jeszcze z funkcjonującym światłem od atta, z tą działającą kwintesencją, z łącznikami, jakie one by nie były, no nie były takie to nie były sięgające na 100 km, tak. Nie, tylko chodziło o symbolikę. Tak. I to właśnie światło, że właśnie atta czuwa. Tak jest. A więc było to w jakiś sposób niebezpieczne. Być może my pewnych szczegółów nie znamy, natomiast czy one zostały zniszczone, w jaki sposób zostały splądrowane i zniszczone, ale sama Biblia nie mówi o tym. Mówi tylko o tym, że robota została przerwana. Ci budowniczy mieli rozeszli się po całej ziemi, ponieważ im pomieszano języki. Ale to właśnie, jeśli się zastanowić, to świadczy o tym, że doprowadzono do rozłamu między Polanami, doprowadzono w jakiś sposób do tego, że Polany straciły swoją tożsamość, stracili pamięć o swojej tożsamości i doprowadzono do tego, że rozeszli się rzeczywiście po całej ziemi. Po całej ziemi, bez tej właśnie swojej tożsamości i dlatego stracili swój język, bo jeśli obcowali z innymi przedstawicielami tamtej cywilizacji, no to jakby stracili swój język. Obcowali z hordą, no to stracili. Nie od razu oczywiście, ale słuchajcie, pokolenia się wymieniały. No właśnie, to była szansa dla buntowni, że ten, który umrze, to nie zdąży przekazać, albo a młodzi może stwierdzili, że jakoś tam inaczej. Przecież słuchajcie, dzisiaj też tak jest. Polany rodzący się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach mówią tym językiem, który tam obowiązuje. A polskiego nie zna. A polskiego niestety nie będzie znał. Ale nawet może mieć polskie nazwisko, Ale języka już nie zna. Tak. Słuchajcie, wiecie co to jest? Zrekonstruowany fragment murów Babilonu. Jeśli sobie spojrzycie na mury tych fortów, które były zalane jeziorem Nasera, to macie bardzo podobne właśnie mury. Bardzo podobne. Wypisz, wymaluj. Także słuchajcie, te w ogóle drzwi z łukami i oczywiście jeśli się sobie poczytacie na temat baszty, blanki, na temat Babilonu, to dowiecie się, że Babilon był otoczony murem obronnym i były na nich baszty, wieże, czyli baszty. Także my skądś to znamy. Tutaj mamy wyobrażenie tej hiperborei i spójrzcie, mamy tutaj też podobny kształt. No ktoś mógł być, oczywiście to jest tylko wyobrażenie, ale mógł być dobrze zorientowany. No hiperborea mnie się kojarzy osobiście z twierdzami gwiazdami, natomiast spójrzmy, że rzeczywiście to jest bardzo dobrze ujęte, bo kształt budynków jest bardzo symptomatyczny, podobny właśnie do, jeśli się tam przyjrzycie do tego miasta, w cudzysłowie Babilonu, to zobaczycie, że jest mnóstwo właśnie tego typu budynków. Natomiast no, zwróćcie uwagę, że tutaj jest ta zima, nie? I jakoś tak dziwnie wygląda wśród mrozu, zimy, dziwnie wyglądają piramidy. No ale ja sądzę, że no, ktoś mocno zorientowany zrobił ten rysunek. Natomiast no, tutaj to się w ogóle dla mnie mija z celem, ponieważ scytopolany nie budowali z drewna, bo... Ale jeden szczegół jest bardzo ważny. No to jest to, co widzicie właśnie. Wieża i to światło w kształcie rąbu na dodatek. W kształcie rąbu. Dlatego ktoś my to zostawiliśmy. Ktoś też mocno zorientowany właśnie narysował coś takiego. Nie dość, że w kształcie rąbu, to jeszcze widać, no słuchajcie, w tamtych czasach taka technologia wśród Słowian, no to jest co najmniej dziwne. Natomiast ja chcę tutaj dokończyć i zaznaczyć, że nie budowaliśmy z drzewa, ponieważ drzewo dla nas było świętością, bo było życiem. Myśmy wiedzieli, że drzewo ma taką samą duszę wegetatywną, instynktowną, pochodzącą z macierzy, jak i my, i zwierzęta. Więc nie budowaliśmy z drzewa. Z drzewa, te bajeczki, że budowaliśmy z drzewa, to powstały w XVIII-XIX wieku, żeby wytłumaczyć, że po prostu... Ukryć tożsamość. Po pierwsze ukryć tożsamość, po drugie wyjaśnić, dlaczego nie ma śladów, na przykład na terenie Polski, nie ma śladów właśnie tych grodów. No jest tam biskupin, czy tam jeszcze jakieś inne, ale to wszystko, słuchajcie, nie ma szans, żeby to przetrwało tyle lat i to zostało po prostu spreparowane w XIX wieku najprawdopodobniej. To się w ogóle... Na potrzeby historii oficjalnej. Natomiast dlaczego my uważamy... Aha, i jeszcze trzeba powiedzieć na temat właśnie tego światła, bo tutaj co my mamy? Ten wieczny, słuchajcie, ten... No to właśnie tam mieliśmy światło. Też się ktoś nie pomylił w kształcie rąbu. Mhm. Też się nikt nie pomylił, tylko że z drewna, no to wiadomo, lipa, ale dobra. Ale tutaj się też nikt nie pomylił. No bo ktoś próbuje kogoś tutaj podrobić, albo ktoś chciał mieć też substytut tego, aby może udawać czyjąś tą tożsamość. Z tym, że oni co oni mają? Oni mają de facto ogień. I mają wieczny ogień. I na przykład możemy to zaobserwować, oni wręcz z takim pietyzmem i z tymi, wiecie, oni kochają te swoje rytuały. To jest wręcz religijna namiętność. W czasie olimpiady. Ten, słuchajcie, olimpijski ogień. Gdzie jeszcze mamy te wieczne płomienie, wieczny ogień? Na tych grobach nieznanych żołnierzy. Tak. Z tym, że no, to tak jest, że ogień się w tym systemie zapala nieboszczykom, nieżyjącym, albo właśnie na tych olimpiadach. Tak. Ogień to jest symbolika właśnie czystości, niewinności i tak dalej. Jak chcecie, to sobie poczytajcie na ten temat. Natomiast słuchajcie, kto wieszał, palił i mordował, iż uwielbiał składać w ofierze polanów właśnie, paląc, nawet wykopując, słuchajcie, kości z grobowców i rytualne palenie na stosach całopalnych. To jest raz. Jeszcze o świetle, ponieważ tu mieliśmy szereg dowodów tego światła, że to było tego, to jeszcze dam jeden dowód poszlakowy z tym światłem. Wiecie, że nawet w tej przeróbce zwanej Biblią, tej przeróbskiej dziedzictwa scetopolańskiego, w tej przeróbce też jest mowa o świetle. Tylko to było tak zwane światło szekiny między dwoma cherubami, które by... Cherubami, a to jak nie powiedziałem? No nieważne, dobrze. Między dwoma cherubami, które siedziały na wieku tak zwanej Arki Przymierza. Ale element, chodzi mi tylko o ten jeden element, że było też światło szekiny, czyli też, i to jest takie wiecznie świecące światło, właśnie to właśnie zwrócono uwagę. Zwróciłem uwagę, że to było też bardzo ważne, że to tak właśnie było i tak to jest tam zapisane. No dobra. Ja tutaj jeszcze chciałam zauważyć, dlatego się cofnęłam, że tutaj w lewym górnym rogu macie tą wieżę Babel i właśnie te dymiące się z tych okienek, coś dymiącego się, te dymki, to też właśnie zastanawiam się, czy nie zrobiono właśnie jakiegoś ofiarnego stosu palącego się, kiedy zajęto te wieżowce, budynki, no to trudno to nazwać, to były wieże miasta wręcz, wieże miasta. Dlatego słuchajcie, z uporem maniaka i z dziką jakąś przyjemnością właśnie palono, my już kiedyś to poruszaliśmy, że palono nawet w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego, Niemcy zamiast zawijać manatki, bo Rosjanie już czekali, aby wkroczyć do Warszawy, to oni jeszcze mieli na tyle czasu, żeby zebrać wszystkie zwłoki spod gruzów i zrobić stosy całopalne i palić. I mało tego, prochy z tych ludzi wrzucić do studzienek kanalizacyjnych. Bez szacunku totalnie. Także mają jakąś chorobę na punkcie tego właśnie palenia. A zobaczcie sobie, czym jest symbolika dymu. Czym jest symbolika dymu? To jest ich modlitwa do ich Boga. I teraz może przejdziemy właśnie do tego, dlaczego my uważamy, że właśnie to są miasta skalne. No, to wygląda w ten sposób. A tutaj mamy miasta skalne. To jest akurat Petra. I wybrałam specjalnie takie zdjęcie. Petra znajduje się w Jordanii, to tak, żeby wiedzieć. Woli ścisłości. Wybrałam takie specjalne zdjęcie, gdzie widać wyraźnie, że są to ruiny, które są i pytanie, wykute w skałach nadtopionych, czy były to właśnie budynki, które zostały zniszczone technologią i wręcz nadtopione. Od razu powiemy Państwu, ponieważ Biblia wypowiada się na ten temat, nie wypowiada się na temat, że te niezwykłe miasta zniszczono. Oni tylko się wypowiadają, że ci, tak jak już wspomnieliśmy, ci budowniczy po prostu opuścili, rozeszli się i słuch po nich zaginął. I my sądzimy, że te miasta w szczególności zostały zniszczone w drugim ataku kataklizmowym. One były, one funkcjonowały. To tak jak teraz, słuchajcie, przez wiele lat nasze budynki, te, które pozostały po ostatnim ataku kataklizmowym, one funkcjonują, natomiast my przez wiele, wiele lat nie zdawaliśmy sobie sprawy, czyje te budynki są. Wtedy pewnie też mówiono, że to są ich budynki, ich budowle. A te pokolenia, które straciły pamięć, no to po prostu nie zdawały sobie sprawy, co mają przed oczami. Natomiast tych nadpalonych właśnie, nadtopionych skał mamy pod dostatkiem. I my uważamy, że właśnie są to zniszczone drugim atakiem kataklicznym właśnie te właśnie miasta. I tu mamy dalej Petrę. Jak chcecie, to się zagłębcie w tym. Jest mnóstwo materiałów na temat Petry i na YouTube, i na wyszukiwarkach, także chcecie, to sobie popatrzcie, że naprawdę w wielu miejscach to wygląda jak stopione po prostu budowle. Nadtopione. Nadtopione, tak. Niekiedy po prostu w środku skały widzimy drzwi albo okna, albo schody. To jest, słuchajcie, wprost zadziwiające. Tutaj mamy miasto skalne z Afryki i też nosi znamiona właśnie takiego nadtopienia. Dlatego one wyglądają tak prymitywnie i dzisiaj nam się wmawia, że są to prymitywne miasta skalne zbudowane tomahawkami na przykład przez Indian albo przez inne prymitywne ludy. Wyobrażacie sobie, żeby Afrykańczycy, którzy chodzą bez majtek, zbudowali coś takiego? Aha, no właśnie, a gdzie jest chociażby, czym on to zrobił? No nie wiem, co tam mają ci... Co oni by tam mieli za narzędzie, żeby to zrobić? No. Coś tam mają, nie? No ale czy oni to zbudowali? Trudno powiedzieć. No tutaj mamy Kapadocję. Znaczy na pewno tego nie zbudowali. To już Turcja. To już mamy Kapadocję. Tutaj mamy chyba już Wardzie. Tak, tutaj mamy Wardzie. I teraz spójrzcie, tutaj mamy taką wieżyczkę. A tutaj gdzieniegdzie też mamy zaczynające się i kończące się schody, wyrwane z kontekstu, że tak powiem. I ta wieżyczka, jeśli się przyjrzycie tej właśnie pierwszej wieży Babel na tym zdjęciu, to tam takich wieżyczek specyficznych wzwyż całej tej wieży jest tam pod dostatkiem. Teraz mi powiedz, te Bardzie to jest... Bardzia to jest Gruzja. Gruzja, w porządku. To już mamy Zakaukazie. Tak. Tutaj mamy... Czyli mamy cechy charakterystyczne budowniczych. O, tak. Tutaj mamy Armenię. Tutaj mamy Armenię. Gehard. Tutaj spójrzcie, tutaj na dole. Nie, to nie jest jeszcze Gehard, bo w Armenii są dwa takie miejsca. Natomiast spójrzcie, na dole macie łuki. Specyficzne dla nas Polanów. O, i tutaj masz ten Gehard. Tak. Masz Gehard, wiecie, co to wygląda? Macie tutaj elektrownię i prawdopodobnie to za tym tak zwanym kościołem macie budowlę, która jest nadtopiona. Która jest nadtopiona. Teraz cofnij się na moment. Czemu? Masz tutaj to samo. A jest tutaj, tak, widzę. No. Słuchajcie, ta wieżyczka. Wiecie co, jak się przyjrzycie... Kamień jest podolski. No to proszę, też takie wieży. Dokładnie taka sama konstrukcja wieżyczek. Zauważcie, że kształt w ogóle tej małej osady jest w kształcie prostokąta. Jak sobie poczytacie o właśnie tych... o Babilonie, to też one, ten Babilon rzekomo był budowany w specyficznym kształcie. Ale to sobie poczytajcie. I wiecie co? Ten kształt to później się przekształcił znowuż. Na przykład twierdze gwiazdy były budowane mniej więcej też podobnie, tylko bardziej później przypominały gwiazdę. Ale zobaczcie, gdzie w Biblii, na przykład w Objawieniu, jest wspomniane, że miasta czterograniaste. Taka ciekawostka. Tutaj po lewej stronie macie w tej skale też tak zwane skalne miasto. Ty tam byłeś, to widziałeś, nie? W Gehardzie? Tak. Tak, byłem. W 1982 roku byłem. Także też tutaj jest tak zwane miasto widziałem to wszystko. Ale to jest raczej, słuchajcie, jako przykład podtopionych budynków. Tutaj też ładnie widać, że zostało to stopione. I widzicie, tu się wszystkie patrzy, są zdjęcia, wszystko tego, można tutaj zinterpretować te zdjęcia. Widać to, jak to jest, jak to może, czym można nadtopić, bo to jest nadtopione, bo to nie jest akurat cała góra, która została wtopiona, zrobiona powiedzmy masa z tego, tylko to jest nadtopione, czyli... Ale ta masa musiała trochę plastycznie jakby w niektórych miejscach pospływać, bo na przykład w wielu miejscach widać na przykład, że są wykute drzwi lub okno, ale tak naprawdę jest to zalane tam od środka. I tutaj na przykład po prawej stronie w prawym dolnym rogu jest właśnie coś takiego, czy nawet tutaj wyżej tak samo. Także gdzieś tam to się tak stapiało, że te pomieszczenia, które były wewnątrz, one zostały po prostu zalane tą skałą. Tutaj, bo tutaj mamy Krym i jest to Czufutkale, jak Wy widzicie zresztą na ekranie. I tutaj też mamy monaster i tu chciałam Państwu pokazać, jak przydymione, osmolone tutaj za tym monasterem są te skały. Natomiast tutaj właśnie to jest to, o czym mówię. Widać, że budynek został stopiony. Tutaj to już w ogóle ewidentnie. Tutaj tak samo. Tutaj to w ogóle... Wypisz, wymaluj, tak, że... buntownia. To jest... skutek typowy, klasyczny skutek działania buntowni. Mhm. Najlepiej słuchajcie, że mamy też w Ameryce Północnej, na pewno w wielu miejscach też w Amerykach można znaleźć, tylko ja już nie grzebałam, ale tam są słynne, na przykład słynne bandeliery. I na przykład wiem, że dobudowało się tam niektóre jakieś tam budynki, żeby to sprawiało wrażenie, że to zbudowali Indianie do tych właśnie tak zwanych skalnych miast. Podostawiano też jakieś tam drabiny, ale oni się przyznawali, że oni nie wiedzą, jak ci Indianie tak de facto tam wchodzili na samą górę, że oni nie wiedzą. No bo słuchajcie, jeśli to nie były skalne miasta, a po prostu nadtopione jakieś przepiękne, technologiczne budynki, no to nikt nie potrzebował fruwać, że tak powiem. Także tutaj też to jest fajnie pokazane. Tutaj mamy, słuchajcie, w ogóle Turcja jest niesamowita, bo w Turcji mamy mnóstwo właśnie tych skalnych, tak zwanych skalnych miast. Tam w ogóle mamy i podziemne ukrycia. Natomiast w Turcji, jeśli się zagłębicie, to jest bardzo dużo właśnie tych tak zwanych skalnych miast, a de facto stopionych miast, stopionych budynków. Ja oczywiście Państwu szeroki materiał zalinkuję. No tutaj, słuchajcie, to jest w ogóle... jakieś szaleństwo, zwłaszcza ta środkowa skała. Tutaj tak samo. To nam przypomina Petrę, a to jest, proszę Państwa, Turcja. A wygląda prawie identycznie jak Petra. Znaczy, to były właśnie te nadtopione, bo to nie były stopione do końca, ale nadtopione po prostu. I osmolone, bo tutaj tak. To widać, ja tu w zbliżeniu zrobiłam. Czyli po ataku technologicznym. Tak. To był buntowni. Drugi atak katakliczny, tak zwany Armagedon. Tutaj mamy już Włochy. Zalinkuję Państwu świetne filmy z Matery i z Pomigliano bodajże. Z Pomigliano. Pomigliano e Mare bodajże. Jeśli się pomyliłam, to przepraszam. To jest chyba właśnie to Pomigliano. Tu jest ta Matera. Spójrzcie tutaj, jak to jest podtopione. Niesamowicie. No ale miasto, w ogóle cała ta Apulia, cały ten teren robi niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie. Ja zachęcam Was, żebyście sobie pooglądali na tym kanale, który Wam zalinkuję, żebyście sobie pooglądali, bo są bardzo dobrej jakości, pooglądali właśnie, bo tam jest mnóstwo. Nawet autor z tego kanału pokazuje, jakby z lotu ptaka i widać, że to jest po prostu nasza scytopolańska robota z czasów twierdz gwiazd też. Także infrastruktura w kształcie na przykład o wyglądzie liścia. Zwróćcie uwagę, coś pięknego. No i tutaj już doszliśmy do końca i chcemy pokazać właśnie, bo kiedyś robiliśmy film na ten temat, tego filmu nie ma na naszym kanale, został usunięty, natomiast jest to właśnie sand babel i wskazuje na fraktalne drzewo, które ma pobierać energię, ma panele słoneczne i ma pobierać energię ze słońca. Co nam to przypomina i co nam to mówi? Że niektórzy są bardzo dobrze zorientowani. Że trzeba skądś brać energię. Tak samo jak myśmy wtedy brali energię z pałacu. Tak, a jeszcze wcześniej w czasie ładu łączniki były kolumnami, które łączyły pałac Atta, znaczy właściwie szkło nieba z ziemią, z macierzą. I tak naprawdę te drzewa, no to jest, słuchajcie, przyszłościowy projekt i one wyglądem swoim sugerują drzewa i ma to być chyba, to jest projekt bodajże hotelu czy hoteli i one jakby przywołują swoim wyglądem kształt drzew, a my ze swoją wiedzą widzimy, że one imitują drzewa łączniki, tylko one mają być kompatybilne ze słońcem, a nie z pałacem. No i tyle. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Tak, trzeba podsumować. Siłą rzeczy trzeba podsumować, a podsumowanie to będzie bardzo krótkie. To bardzo dobrze, bo już bardzo długo czasu. Cały wist polega na tym, że kiedy wyszliśmy z podziemnych ukryć, chcieliśmy normalnie funkcjonować, budowaliśmy przepiękne budowle, budynki, całe miasta, wszystko było piękne, ładnie, górna półka i na chwałę Atta było światło na tych miastach, tych wyższych elementach, było światło z pałacu pokazujące, że tutaj mieszkają jego dzieci, wierne jego dzieci. Wszystko to widzimy, że była bardzo burzliwa historia, bo jednocześnie była piękna, a z drugiej strony, jak widzieliśmy, że jest po prostu działanie buntowni i była ta historia też tragiczna, a więc po prostu mieszana ta historia jest, ale nie można powiedzieć same superlatywy, jeżeli były takie inne rzeczy, a więc trzeba po prostu to jakoś zrównoważyć i Państwu to przedstawiliśmy w takiej właśnie, w takim szerokim spektrum sięgającym od Ameryki Południowej do wysp japońskich, przez całą Azję, a jeszcze Europę żeśmy nie skończyli. Ja bym chciała jeszcze tylko dodać, że kiedy opuściliśmy te nasze właśnie niesamowite miasta z tymi substytutami, że tak powiem, tych drzew łączników, elektrowniami, kiedy doznaliśmy w cudzysłowie amnezji i przez wymianę pokoleń przestaliśmy pamiętać, kim jesteśmy, zapomnieliśmy o naszej tożsamości. Doszło do rozłamu wtedy między polanami i dlatego to stało się symbolem właśnie buntowniczym, czyli przerwana robota budowy sieci niesamowitych technologicznie miast, które łączyły nas niesamowicie z Atta i były też na cześć i chwałę Atta. Więc oni się tym teraz szczycą, budując takie budynki i pokazując, że oni tą robotę nam przerwali. Oni się tym chełpią, oni się tym są dumni z tego. Bo wtedy doszło do pierwszego rozłamu między polanami, właśnie przez nich. Natomiast właśnie wtedy zaczęto polanów wieszać, palić, mordować, bo zwykle tak łatwo to im nie było z nami wojować, natomiast wtedy, kiedy myśmy stracili pamięć, no to było łatwo im nas sobie podporządkować. I właśnie od tego momentu zaczniemy kolejną część i dojdziemy do pierwszego ataku kataklicznego. Tak jest. Przepraszam, do drugiego ataku kataklicznego. No i teraz trzeba powiedzieć, że tak, mieliśmy taką mieszaną historię, burzliwą, a więc pamiętajmy, że mimo, że wiedząc o tej historii, no to nie ma się co już nikomu dziwić, że przy takich tutaj dowodach, że atta precedens został rozstrzygnięty, atta wkroczył do akcji i uruchomił wibrację, a przed nami jest uderzenie impulsu atta. I już nie będzie tego wszystkiego, co nazywamy tak zwanymi dzisiejszymi, tej całej buntowniczej infrastruktury tego systemu. No i dobra, i innych rzeczy, to wszystko przestanie istnieć. Ale zanim do tego dojdziemy, no to jeszcze przejdziemy przez kawał historii. Tak jest. Z Cytopolanów. Dobrze, na tym kończymy. Wszystkiego dobrego i do następnego. Do następnego.